No to sprawdzam, czy wszystko działa. Cześć wszystkim. Ja mam na imię Kinga Malewska, prowadzę od lat, od wielu lat prowadzę produkcję zespołu Show Burlesque Dance, który teraz jakby przemianował się tylko i wyłącznie na taką już nie grupę taneczną. Nie ma tam stałych artystek, ale współpracujemy z różnymi artystkami wokalnie, tanecznie, show paraburleskowe o różnej tematyce. Zastanawiałam się, co mam robić w trakcie, że tak powiem, przystoju. Jest lato, dużo się u nas dzieje, takich bardziej organizacyjnych, strukturalnych, restrukturyzacyjnych wydarzeń. Zastanawiam się, co ja mam robić. Słuchajcie, zawsze w takich momentach przeważnie otwieram kursy dla dziewczyn, bo prowadzę też warsztaty burlesque dance i sekcji szpilki. Dużo myślę o kostiumach, wymieniam je, organizuję, ale nie o tym w ogóle chciałam z Wami mówić. Ten kanał jest stworzony przeze mnie od samego początku. Wszystkie choreografie, które na nim widzicie, są moje, wszystkie pomysły, i pomyślałam sobie, że jedną z metod dotarcia do kanałów współpracy będzie pokazanie po prostu tego, w jaki sposób od momentu pomysłu powstaje u mnie dla Was show taneczno-wokalne. Co Wy na to? Będzie to seria filmików takich nagranych dość chaotycznie, więc jeżeli kogoś to wciągnie, to wciągnie, jeżeli nie, to nie, ale postaram się każdy z tych filmików opisywać konkretnie, żebyście mogli sobie tylko wyselekcjonować to, co Was interesuje, ale generalnie chodzi o to, żeby pokazać, jak od momentu jak wygląda życie osoby, która chce coś stworzyć na pograniczu teatru muzykalowego, ok? Czyli ja nie należę do żadnej organizacji i od lat robiłam to sama. Należałam kiedyś i do zespołu Gawenda, i do teatru Buffo, i miałam troszeczkę backgroundu, tam jakieś zajęcia muzykalowe w Teatrze Roma. Jestem instruktorem tańca jazzowego. Siedziałam parę miesięcy w Broadway Dance Center w Nowym Jorku. Zawsze chciałam tworzyć choreografię, muzykale, tańczyć i śpiewać. Śpiewałam również, też teraz śpiewam, ale trochę, że tak powiem, jeszcze cały czas do poduchy, do szuflady, jak to się mówi. Da się śpiewać do szuflady? Śpiewa się pod prysznicem. O. Nie, no już zaczynam śpiewać na zewnątrz, ale kochani, chodzi o to, żeby dla osób, które chciałyby na przykład kiedyś same wymyślić jakiś show taneczny, wokalny, albo po prostu stworzyć coś, tak? Biletować coś. Macie jakąś, na przykład macie jakiś talent, typu na przykład macie talent do pisania scenariuszy, tak? I mam nadzieję, że ten filmik Wam, filmiki, cały ten proces, który będę sobie nagrywać, pomoże Wam zobaczyć, jak to jest, z czym możemy się borykać, jak rozmawiamy z ludźmi, czego się możemy spodziewać po ludziach. Oczywiście będę starała się ukrywać nasze rozmowy, a później brać zgodę od rozmówców, żeby opublikować te filmiki, żeby one były jak najbardziej naturalne. Wiecie, jak to jest. Nie każdy się pewnie zgodzi, ale myślę, że poza tym zapraszam Was do takiej mojej przygody stworzenia czegoś od podstaw. Stworzenia na przykład, niech to będzie krótka forma teatralno-taneczna do internetu. I naprawdę nie ściemniam. Ja tego wcześniej nie wymyśliłam. Moimi wcześniejszymi projektami jest projekt Neon Burlesque, który są to serie występów taneczno-wokalnych o repertuarze dobranej do okoliczności w klimacie burleskim. Ja sobie brałam covery, myślałam o puencie pomiędzy, byłam hostem, zapraszam artystki, one tańczyły moje choreografie, śpiewały swoje czasami wybrane wokale, ale musiały one pasować do ogólnej
do ogólnej, jakby do ogólnego zamysłu danego wieczoru i biletowałam te wydarzenia. Następnym takim projektem było Club Theater i to miało być połączenie teatru i zabawy klubowej po teatrze, czyli idziesz sobie wieczorem, siadasz, oglądasz fajny, wybuchowy, sexy show z dziewczynami, a później jakby zostajesz na imprezie, bawisz się dalej. Takie rzeczy się odbywały. Odbywały się w Opera Club Warszawa, w Capitol Warsaw, w Park Club, w Bardzo Bardzo Bar, w Airport Hotel Okęcie, w klubie Aviator, także już troszkę tych lokalizacji mieliśmy. Mieliśmy też Gdańsk, w Gdańsku w jak się nazywa ta miejscówka, White Rabbit Saloon, coś takiego. Słuchajcie, więc tam byliśmy tylko raz, dlatego tak nie pamiętam. Generalnie poznajmy się, poznajcie mnie, poznajcie to, co ja robię. Ja nie mam szkoły reżyserskiej, nie mam szkoły scenopisarskiej, nie mam. Mam tylko i aż jestem choreografem, instruktorem i nie boję się swojej kreatywności. I rozmawiam z ludźmi, tworzę z ludźmi. Chcę, żebyście poznali moich znajomych, którzy też tworzą świetne rzeczy. Będę z nimi rozmawiać, bo już mi się kroi pomysł. Kroi mi się pomysł i może to będzie na przykład... niech to będzie do internetu, ok? Niech to będzie do internetu. Niech to będzie... O, sałatka idzie, poczekajcie.